Cześć, z tej strony Leno. W dzisiejszym filmie pokażę, jak przenieść system Windows na nowy dysk twardy, zachowując wszystkie nasze pliki, aplikacje i ustawienia. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić je do subskrypcji tego kanału. Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców i lepiej rozwijać mój kanał. W moim poradniku przeniesienie systemu Windows na nowy dysk wykonam za pomocą programu EaseUS Disk Copy. Link do pobrania i zakupu programu macie w pierwszej linii opisu filmu. Program jest narzędziem płatnym, lecz jest również dostępny w darmowej wersji próbnej. Jest on kompatybilny z systemami Windows 11, 10, 8 i 7. Isus Diskopi można zakupić z licencją dożywotnią, w subskrypcji rocznej oraz w subskrypcji miesięcznej, czego konkurencyjne produkty, np. Macrium, nie zapewniają. Przeniesienie systemu Windows za pomocą Isus Diskopi wykonacie w szybki i łatwy sposób. Program pomoże Wam w sytuacji, gdy chcecie wymienić dysk twardy na inny, szybszy, większy, bez utraty danych, przeprowadzić migrację systemu Windows bez reinstalacji. Sklonować stary dysk twardy na nowy komputer, czy też utworzyć pełną kopię zapasową swojego dysku w celach bezpieczeństwa. Ja dziś użyję tego programu do przeniesienia systemu Windows na nowy dysk twardy, czyli do skopiowania całej zawartości mojego dysku systemowego. Taka operacja zachowuje wszystkie dane, system Windows, pliki, aplikacje i ustawienia. Po zakończeniu kopiowania i zamianie dysków komputer uruchomi się z nowego nośnika, a jego zawartość będzie identyczna jak przed klonowaniem. Operację przeprowadzam na komputerze z systemem Windows 10, na którym mam już zainstalowany program IsUS Disk Copy. Aby wykonać klonowanie, oba dyski muszą być jednocześnie podłączone do komputera: dysk źródłowy, ten, który klonujemy, oraz dysk docelowy, ten, na który kopiujemy dane. W moim przypadku dysk źródłowy to nośnik M2NVMe, zamontowany na płycie głównej, natomiast dysk docelowy jest podłączony przez USB za pomocą obudowy M2NVMe USB. Teraz przejdziemy sobie do samego poradnika jak sklonować dysk twardy. W pierwszym kroku uruchamiamy sobie program EaseUS Disk Copy. Tak naprawdę po otwarciu głównego okna programu nie musimy zmieniać żadnych ustawień. Domyślnie wybrany jest tryb klonowania całego dysku, co jest dokładnie tym, czego potrzebujemy. Program oferuje także tryb klonowania partycji, który pozwala na kopiowanie wybranych partycji zamiast całego dysku, oraz tryb systemu, w którym to program sam wykrywa i wybiera dysk źródłowy, na którym zainstalowany jest nasz system Windows, a nam pozostaje do wybrania tylko dysk docelowy. Ja w dzisiejszym poradniku skorzystam jednak z trybu dysku, w którym również bez problemu skopiujemy nasz dysk systemowy. Poniżej znajduje się lista wszystkich dysków podłączonych do komputera. Na początku należy upewnić się, że na liście znajdują się zarówno nasz dysk źródłowy, jak i nasz dysk docelowy, na który będziemy przenosić dane. Powyżej widać graficznie przedstawienie partycji na wybranym dysku. W pierwszym kroku wybieramy dysk źródłowy, czyli ten, który chcemy sklonować. U mnie będzie to dysk 0 i jest to dysk Samsung. Tak przedstawiają się partycje na tym dysku, a obok nazwy dysku widoczny jest jego rozmiar. Na liście jest również widoczny jako dysk 2 mój docelowy dysk, przedstawia się on jako JMicron Tech USB Device i jest to właśnie dysk, na który będę klonować mój dysk systemowy Samsung. W pierwszym kroku w oknie programu wybieramy dysk źródłowy, czyli ten, który chcemy klonować, i jest to u mnie dysk 0. Zaznaczam go. Dodatkowo mamy jeszcze możliwość wyboru opcji, kopiowanie sektor po sektorze. Można ją zaznaczyć, jeśli chcielibyśmy wykonać idealną kopię naszego dysku, również z przeniesieniem sektorów, które są puste. Takie klonowanie będzie trwało dłużej, a tak naprawdę w większości przypadków nie ma potrzeby wykonywania takiej kopii sektor po sektorze, ponieważ kopia bez tej opcji działa w większości przypadków całkowicie prawidłowo. Ja tej opcji nie zaznaczam, ponieważ chcę, aby cały proces trwał krócej. Teraz przechodzę do następnego kroku, klikam dalej i mamy drugi ekran. Wybierz cel, czyli wybierz dysk docelowy. Tutaj z listy dysków należy wybrać dysk, na który chcemy sklonować nasz dysk, który wybraliśmy w pierwszym kroku. U mnie będzie to dysk 2, czyli dysk M2 NVMe Micron o pojemności 512 GB podłączony przez obudowę M2 NVMe USB. Klonując dyski, należy pamiętać, że na dysku docelowym musi być wystarczająca ilość wolnego miejsca. Dysk ten może mieć mniejszą pojemność niż źródłowy, ale tylko wówczas, gdy całkowita zajętość danych na dysku źródłowym jest mniejsza niż pojemność nowego dysku. Zatem w drugim kroku wybieram dysk docelowy, na który chcę przenieść dane, i klikam dalej. W kolejnym etapie pojawia się wizualizacja partycji na obu dyskach, przedstawiająca, jak będą wyglądać po zakończeniu operacji klonowania. Mamy tu do wyboru kilka opcji, szczególnie istotnych, jeśli dyski mają różne rozmiary. Domyślnie program ustawił opcję dopasuj do dysku automatycznie to bardzo wygodna i przydatna funkcja, ponieważ po klonowaniu nie musimy ręcznie partycjonować nowego dysku. Program automatycznie rozszerzy partycję, tak że cała przestrzeń dyskowa będzie wykorzystana bez żadnych nieprzydzielonych obszarów. Jest to opcja, którą nie wszystkie programy do klonowania oferują. Na przykład w przypadku przenoszenia systemu na mniejszy dysk, bez takiej funkcji mogłoby być to niemożliwe, ponieważ program próbowałby wykonać klonowanie 1 do 1, wymagając aby dysk docelowy miał dokładnie taką samą pojemność lub większą. ZIS US Disk Copy nie ma takiego problemu, dzięki czemu proces klonowania jest prostszy i bezproblemowy. Kolejną opcją jest Copy jako źródło, która powoduje, że partycje na dysku docelowym będą miały dokładnie te same rozmiary co na dysku źródłowym. W takim przypadku partycja po sklonowaniu wyglądałaby identycznie jak na dysku źródłowym, a dodatkowy obszar, o który nowy dysk jest większy, pozostałby nieprzydzielony. Jeśli ktoś woli później ręcznie partycjonować dysk, może wybrać tę opcję. Mamy również trzecią opcję: edytuj strukturę dysku, która pozwala na ręczne dostosowanie partycji po klonowaniu, w tym zmianę ich rozmiaru i struktury, jeśli chcemy, aby wyglądały inaczej niż te na dysku źródłowym. Osobiście najczęściej używam opcji Dopasuj do dysku automatycznie, która od razu rozszerza partycję na cały dostępny obszar, dzięki czemu nie muszę martwić się o ręczne dostosowanie rozmiaru. W tym przypadku również wybiorę tę opcję. Teraz klikamy przycisk Kontynuuj i rozpoczynamy proces klonowania naszego dysku na nowy nośnik. Czas trwania operacji zależy przede wszystkim od wydajności naszego komputera, szybkości dysków twardych, rodzaju użytych interfejsów oraz rozmiaru kopiowanych danych. W górnej części okna programu znajduje się szacowany czas pozostały do zakończenia operacji oraz czas, który już upłynął. Znajduje się tam także pasek postępu. Teraz pozostaje mi tylko poczekać, aż proces klonowania dojdzie do końca, obserwując jak pasek postępu zbliża się do końca. W porządku, w tym momencie proces klonowania dysku został zakończony. W programie mamy komunikat: Klonowanie dysku zakończono pomyślnie. Teraz wystarczy wyłączyć komputer i wymienić stary dysk na nowo sklonowany, jeśli klonowanie było związane z przesiadką na szybszy dysk. Jeśli klonowaliście system do nowego komputera, wystarczy zamontować świeżo sklonowany dysk i uruchomić go. System wystartuje z pełną zawartością starego komputera, w tym przeniesionym systemem Windows, danymi, plikami, aplikacjami i ustawieniami. I to by było na tyle w tym filmie. Link do pobrania i zakupu programu ISUS Disk znajdziecie w opisie filmu. Jeśli wideo ci się podobało, daj łapkę w górę, napisz komentarz, czy tobie udało się przenieść system Windows na nowy dysk z pomocą mojego poradnika. Zapraszam również do wsparcia mnie przez opcję podziękuj oraz do subskrypcji i oglądania innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.